W programie musisz to wiedzieć. Obalimy pewien mit, mit frekwencji na różnego rodzaju imprezach. No, mniej więcej do tego służą dane podawane na temat frekwencji w różnego rodzaju imprezach, co dane podawane w sondażach. Nam, żebyśmy, żebyśmy na przykład nie głosowali na jednych, a głosowali na drugich. To no, jest. Bardzo poważne narzędzie do manipulacji. I to samo dotyczy, proszę Państwa, danych w imprezach odnośnie ostatniego marszu, 4 czerwca, co to niby miał być na początku marszem przeciwko drożyźnie, a skończyło się jak zwykle marszem Tuska, tak już jest to tak nazwane marsz Tuska. Różne dane są podawane. Jedne dane mówią, że 100 tysięcy brało udział, a inne, tych jest najwięcej, że 500 tysięcy, proszę Państwa, pół miliona Polaków przyjechało na marsz do Warszawy. Państwa, starałem się oszacować to własnymi oczami. Najlepsze są wtedy ujęcia z drona, można sobie gdzieś to z góry obliczyć. Ale te ujęcia z drona, które gdzieś tam na YouTubie są, są też niewiarygodne, bo są z różnych miejsc. Nikt nie odważył się. Zrobić takiego ujęcia, które by obejmowało całość imprezy. Jest to cięte w kawałkach. Trudno się zorientować, rzeczywiście, ile osób brało udział w tej imprezie, ale mimo wszystko w czymś tam idzie się zorientować. No i teraz mam prostą maszynkę do obliczania, ile było ludzi na marszu. Ja rozumiem, że spośród nas, tutaj widzów programu, musisz to wiedzieć, też byli na tym marszu, co po niektórzy. No i być może, że wierzą w to, co powiedział pan Tusk, że było pół miliona osób na marszu. Proszę Państwa, durne bzdury, durne bzdury. Mam dla Państwa ciekawostkę dotyczącą ilości miejsc na stadionie narodowym w Warszawie. Zna ktoś na szybko odpowiedź na to pytanie? Niecałe 60 tysięcy. Gdyby ludzie zajęli wszystkie miejsca i siedzieli pupa przy pupie, to by było ich 60 tysięcy maksymalnie. E, największy stadion w Europie, e, tu mamy e, zdjęcie, proszę Państwa, e, wycinka tego stadionu to Camp Nou e, w Barcelonie. Słynny stadion Camp Nou w Barcelonie. 99 tysięcy maksymalnie pojemności tego stadionu. Proszę Państwa, zobaczcie: trzy gigantyczne trybuny plus jedna taka, jakby dostawiona. Gdyby była pełna obsada, gdzie ludzie siedzą jak śledzie w beczce, a nie tak jak na marszu, że były odstępy po ilość metrów. To jest 99 tysięcy ludzi. A ta zewnętrzna bieżnia, gdyby ją obliczyć, to, proszę Państwa, e, e, kilometr. Kilometr. E, około e, 50, może nawet więcej, ludzi tylko w jednym rzędzie. Siedzisko przy siedzisku, człowiek przy człowieku. 99 tysięcy osób. E, tu mamy, proszę Państwa, e, Michigan. E, 115 tysięcy stadion, jeden z największych na świecie, drugi, drugi co do wielkości na świecie. E, nie puszczę tego jako wideo, ale I można tak zorientować się, proszę Państwa, czy na to jest 115 tysięcy ludzi, zakładając, że wszystkie miejsca są zajęte, a zawsze gdzieś tam jest puste miejsce. Czy tyle ludzi było na marszu? Panie Tusk, i ludzie, dziennikarze, bzdury, powtarzacie, czy tyle osób było na marszu? w Warszawie? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Największy stadion na świecie to jest, proszę Państwa, gdzieś tam w Indiach. Tu mamy mm, niezbyt e, możliwe do oszacowania nagranie. Tu maksymalnie zmieści się 135 tysięcy osób. Pupa przy pupie. Potężna e, sprawa. Jakie pół miliona? Ludzie, zastanówcie się, przestańcie bredzić. To tyle, jeżeli chodzi o wytłumaczenie. Nie potrzeba, proszę Państwa, nic nie liczyć, wystarczy tylko spojrzeć i widzimy, porównując z jakimś stadionem o konkretnej pojemności, ile osób jest na danej imprezie. Koniec, kropka, nie było. Media rosyjskie z RIA Nowosti, dowiadujemy się że kilkadziesiąt tysięcy osób brało udział w marszu 4 czerwca. Tak to wygląda.